drużyna, która utkwiła panu szczególnie w pamięci? No tak, siostry z Opola, które tutaj pojawiały się bardzo często. Siostry, które wygrywały turniej mistrzów wielokrotnie, wygrały naprawdę bardzo wysokie nagrody, które wtedy były. Trochę były to lepsze czasy sponsorskie, wygrały, nie wiem, koło 100 tysięcy, o ile pamiętam, wygrały mieszkanie wartości 3 milionów, wygrały samochód, ale były jednocześnie bardzo fajnie przygotowane, bardzo dobrze się cieszyły i bawiły, przygotowały specjalne koszulki. No w każdym razie familiada, jak potem opowiadały, zmieniła ich życie przynajmniej na rok, w którym to się wszystko działo. One zapamiętały familiadę, a ja zapamiętałem je.